28 marca wspominamy błogosławioną Renatę Marię Filiatro, męczennicę. Renata Maria urodziła się 8 lutego 1751 roku w Angers we Francji, a wiadomo o niej, że była świecką kobietą, mężatką, a później wdową. Była bardzo głęboko wierząca. Gdy już trwały prześladowania we Francji, ukryła szaty i naczynia liturgiczne, zabezpieczając je przed grabieżą i zbezczeszczeniem. Aresztowano ją w czasie rewolucji w 1794 roku. Obwiniano ją za to, że odwiedzała i ochraniała kapłanów wiernych kościołowi oraz że uczestniczyła w nabożeństwach przez nich odprawianych, często w konspiracji. Przed sądem powiedziała, że woli umrzeć niż wyrzec się wiary, że pragnie śmierci z tego powodu, że jest wierna Panu Jezusowi. Oświadczyła, że się nie wyrzeknie wiary katolickiej, dlatego skazano ją na śmierć. Została zgilotynowana 28 marca 1794 roku. Miała 43 lata. Renata Maria należy do grupy 99 męczenników z diecezji Angers we Francji, beatyfikowanych przez papieża świętego Jana Pawła II 19 lutego 1984 roku. W dniu beatyfikacji papież powiedział o tych męczennikach: doznałem dziś wielkiej radości. Mogłem wynieść do chwały ołtarzy liczną grupę nowych błogosławionych męczenników. 99 z nich należało do diecezji zachodniej Francji, a śmierć męczeńską poniosło Angers. W okresie rewolucji francuskiej poszli oni na śmierć, aby zachować własną wiarę i religię i aby okazać przywiązanie do kościoła rzymskokatolickiego. Byli to kapłani, zakonnice, mężczyźni i w dużej liczbie kobiety. Potrafili oni iść za Chrystusem po bolesnej drodze krzyża. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie błogosławiona Renata Maria otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.